Gdy szłam do mojego pokoju, słyszałam coraz głośniejsze wybuchy śmiechu. Rozumiem, że jeszcze daleko do zakończenia imprezy Jelen z jej znajomymi. Co mam zrobić? Hej! Cześć, Prio, co ty tu robisz? Też mieszkam w akademiku, pamiętasz? Widziałam, jak wsiadałaś do windy i uznałam, że się przywitam, zanim pójdę zakopać się pod stosem książek, które czekają na mnie w pokoju. Też Biegam chciałabym... po schodach szybko, żeby dogonić windę. O nie, też chciałabym mieć taką możliwość. Ach tak? To z twojego pokoju dochodzi taki wrzask? Słychać go już w holu akademika. Tak, to właśnie stamtąd. Dlaczego nie wejdziesz tam i nie powiesz, że impreza się skończyła? W końcu to także twój pokój. Tak, właśnie to mam zamiar zrobić. Z buta wjeżdżam. W przypływie złości mocno nacisnęłam klamkę od drzwi mojego pokoju i... Ale co to? Klamka jest zablokowana, drzwi są zamknięte. Kurwa, nie wejdę. Włożyłam klucz, ale wydaje się, że zostawiła swój klucz z drugiej strony zamka. Nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. No co za szpula. Walnęłam w drzwi, wołając Jelen, ale dźwięk muzyki jest tak głośny, że jestem pewna, że w środku nic nie słyszę, nie słychać. Zaczekaj, pozwól mi spróbować. Na twarz w ogóle. Ja dam radę. Priya wyjęła z kieszeni szpilkę i przygucnęła, wkładając ją do zamka. Wypchnę klucz po tamtej stronie. Zaczekaj. Już prawie się udało i proszę, spróbuj teraz włożyć swój klucz. Tak też zrobiłam. Poczułam? Okej. Okay. Klik, gdy przekręciłam klucz. Mogę teraz popchnąć drzwi. Z buta, wiesz, z buta. Wiesz, prąd elektryczny przeszedł i tak no. Poczuła. Weszłam do pokoju, ale widząc Jelen i około 10 innych osób siedzących po całym pokoju, zdecydowanie straciłam nad sobą panowanie. No szkurła, co się dzieje? Tak? Kończycie już imprezkę? Chciałabym odzyskać swoją część pokoju. Chciałabyś nawet przeprosić za to, że wchodzisz bez pukania. Usłyszałam, że Priya ma mroczyć coś cicho za moim ramieniem. Wow, a ta to za kogo się uważa? Cześć, wydaje mi się, że Sora była wystarczająco miła. Teraz pora na was, ona potrzebuje swojego pokoju. Jelen nawet nie zauważyła jeszcze, że nie jestem sama. Cóż, cześć, chyba się nie znamy. Już na ciebie lecę. To moja przyjaciółka, ona... To ja wyważyłam zamek. Widząc, że celowo nie chcesz otworzyć. Nie, grała muzyka i po prostu nie usłyszałam. Muzyka nie grała tak głośno, dopóki Sora nie zaczęła pukać do drzwi. Jelen skrzyżowała ręce w klatce piersiowej. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że pogłośniła muzykę. A więc długo wam to jeszcze zajmie? Czy mogę wkrótce odzyskać swój pokój? Spokojnie, oddamy ci pokój. Zrozumieliśmy. Teraz już lepiej rozumiem, dlaczego nigdy nie spieszyć się, żeby wracać do pokoju. Cóż, zamiast czekać, zanim doprowadzę ci pokój do porządku, chodź ze mną, coś zjeść na stołówce. To dobry pomysł. Priya i ja wyszłyśmy z pokoju. Twoja współlokatorka nie wygląda na osobę, z którą łatwo mieszkać pod jednym dachem. Ostrzegałam cię. Tak, ale nie sądziłam, że jest aż tak źle. Marzę o tym, żeby mieć inny pokój. Może znajdzie się sposób, żebyś w którymś momencie przeprowadziła. Tak myślisz? Masz jakiś pomysł? Jeśli moja współlokatorka nie będzie miała nic przeciwko, a ty się zgadzasz, to zawsze możemy zorganizować między nami zmianę pokoi. Byłoby super, gdybym mogła z tobą dzielić pokój. Naprawdę? Tak, jestem pewna, że świetnie byśmy się dogadywały. Ja też jestem o tym przekonana. Ale do tego jeszcze daleka droga. Nie sądzę, żeby Jelen była entuzjastycznie nastawiona wobec tego pomysłu. Zobaczymy, jak przyjdzie czas. Zawsze mogę spróbować rozmawiać z moją współlokatorką. No dobrze, chodźmy coś zjeść. Tak, jestem głodna. Napełniliśmy talerze i znaleźliśmy miejsce, żeby usiąść. Lubię stołówkę wieczorową porą. Jest to o wiele spokojniejsze co dnia. Często przychodzę tu trochę popisać. Piszesz? Tak, już od dawna. Zawsze to lubiłam. Teraz o tym mówisz. Co ten przyczynek tu robi? W ogóle nie rozumiem. Wydaje mi się, że wspomniałaś mi o tym już w liceum. Dużo czytam i przez to mam ochotę pisać własne historie. Rozumiem. A w jakim gatunku literackim teraz piszesz? Naprawdę cię to interesuje? Tak, oczywiście. Nie, ale wolę zapytać tylko. Większy love metr. Aktualnie chodzi o romans i historię zaginięcia w San Francisco. Odnosisz się tu do Oliwii? Pamiętasz mi mojej byłej? Tak, najwyraźniej pamiętam wszystko, co mi mówiłaś, a więc to o niej mowa? To była dotyczy San Francisco i moich spotkań, które tam odbyłam. Ale cała historia mówi tylko o niej. Regularnie wspominasz w tym, co piszesz? Tak, pozostałyśmy w przyjaznych stosunkach. Była ważną częścią mojego życia. Wiem. Ale wszystko sobie wyjaśniłyśmy i jestem całkowicie wolna. To, żebyśmy były znów razem, nie wchodzi w grę. Dlaczego ty po prostu to precyzowuję?
Jadłyśmy dalej, rozmawiając o wszystkim i o niczym. Niezbyt często mam okazję z nią porozmawiać. Studia prawnicze są naprawdę bardzo zajmujące. Przy okazji, w ten weekend mogłybyśmy wybrać się na wesołe miasteczko. Mówi się na wesołe miasteczko, czy do wesołego No chyba do, miasteczka? nie? No, też mi tak wydaje. Ale pamiętajcie, że BIMów i gramatyka to są dwie z cyfrowości, więc... No tak, dymki na ryju. Jeśli masz ochotę, rozłożyli się pod miastem. O nie, w ten weekend pracuję w kawiarni przez cały dzień. Moja szefowa wyjechała, Hyun jest chory. Szkoda, jeśli tam nie pójdę, to wpadnę się przywitać i dodać ci otuchy. Byłoby cudownie. Czego nie obiecuję, nie wiem, czy będę miała czas, ale kto wie? Okej, super. No dobrze, chodźmy. Mam nadzieję, że mój pokój powrócił do stanu używalności. Też mam taką nadzieję. W razie czego zadzwoń, nauczymy ją szacunku do ciebie. Wiem, że zawsze mogę na ciebie liczyć, jeśli chodzi o takie sprawy. Poszłyśmy w tak, kierunku nie, to będziemy rzucać krzesłami. Życzę ci dobrej nocy, Prio. I jeszcze raz dziękuję, że zatrzymałaś mi towarzystwa, gdy czekałam, aż oni wyniosą się z mojego pokoju. Cała przyjemność po mojej stronie. Dobranoc. Pocałowałam je w policzek i poszła w swoją stronę. Weszłam do pokoju i wszystko było w najlepszym porządku. Nie było widać najmniejszego śladu jakiejkolwiek imprezy. Jeden właśnie pakowała walizkę. Wyprowadza się dziwoja. Dziwoja się wyprowadza. Dziękuję, że posprzątałaś. Za kogo ty mnie uważasz? Nic nie powiedziałam. Właśnie ci podziękowałam. Dlaczego przyjmujesz tak silną postawę obronną? Dziękujesz mi za coś zupełnie naturalnego. Insynuujesz więc, że zwykle nie sprzątam, ale mimo wszystko jestem cywilizowaną osobą. Doskonale wiem, że posprzątanie po małej imprezie jest całkowicie normalne. Nic nie przeszkadza jednak, by za to podziękować. Zdjęłam buty, próbując zignorować jeleń, która chodziła od szafy do walizki leżącej na łóżku, wzdychając raz po raz. Nie będzie mnie tu przez kilka następnych dni. Mam nadzieję, że zastanę pokój w takim stanie, w jakim go zostawiam. Skóry dzięki. Nie wywrócę pokoju do góry nogami. Nigdy nie wiadomo, pamiętam historię z farbą, która nie zakończyła się zbyt dobrze. Tak, tak, zrozumiałam. Nie śpię tutaj, ale mogę tu być w ciągu dnia, więc nie ma sensu oddawać mojego łóżka komuś innemu. Myślę, że nie będę o tym wiedziała. Nigdy nie miałam zamiaru. Jedę do domu moich rodziców. Mama ma wernisaż i potrzebuje mojej pomocy. Korzystam również z okazji, aby rozpocząć przygotowywanie pracy magisterskiej. Pracy magii, ale jest dopiero początek roku. Masz na to jeszcze mnóstwo czasu. Wcale nie tak dużo. Nic więcej nie powiedziałam. Nagle się tym zestresowałam. Nawet nie zaczęłam jeszcze myśleć nad tematem. No cudownie. Telefon Jelen zadzwonił. Halo? Tak, będę. Zorganizowałam już ulotki i... Ale powiedziałeś, że... Jak to? Tak, wiem. Ale to już drugi raz. Ostatnio też nie byłaś. I chciałam ci pokazać, co zaplanowałam na... Jelen zaczęła szeptać. Udawałam, że ignoruję rozmowę, ale trudno było ignorować to, co mówiła. Wiem, ale wszystko, że załatwiłam. Mamo, poza tym zarezerwowałam już au... To nie jest żaden kaprys. Mówię tylko, że chciałabym... Jelen spojrzała na mnie. Wyszła z pokoju, trzaskając drzwiami. Wzięłam prysznic i wyciągnęłam się na łóżku. Matka Jelen ma wernisaż. Być może jest artystką lub właścicielką galerii. Zasnęłam, zanim Jelen wróciła do pokoju. Obudziłam się i usiadłam, przecierając oczy. Walizka Jelen nadal leżała otwarta na jej łóżku. Czyżby nie wróciła od momentu, kiedy dostała telefon? Poszła się najebać. Wstałam, żeby pójść na zajęcia. Przez następne kilka dni ganiałam jak szalona z zajęć na zajęcia, stwierdzając, że stają się one coraz bardziej skomplikowane. Wykładowcy mieli na ustach tylko zwrot praca magisterska, a mój stres nasilał się niebezpiecznie. Alexei i Morgan zaprosili mnie na dyskotekę dla par homoseksualnych, ale wiedziałam, że jestem tak wykończona i zasnęłabym tam nawet pomimo głośno grającej muzyki. Wyciągnęłam się na łóżku, rozmyślając o długim dniu, który czeka mnie jutro w kawiarni. Dziś rano obudziłam się zmotywowana. W końcu cieszę się, że mogę iść do kawiarni, bo wiem, że nie będzie tam Clemens, która zechce wywrzeć na mnie presję. Cóż, nie będzie tam Hyuna, żeby mi pomóc w razie problemów, ale jakoś sobie poradzę. Przygotowałam swoje rzeczy, położyłam rękę na swoim stroju z kawiarni. Naprawdę mi się nie podoba. Clemens dzisiaj nie ma. Może mogłabym wykorzystać okazję i wybrać inny strój? Gdy przeglądałam szafę, pozwoliłam myślom skupić się na wspomnieniu o koncercie i o Castielu. Sora, skoncentruj się. Błagam, niech tu będzie strój Castiela. Błagam, niech będzie strój Castiela. Błagam, niech będzie strój Castiela. Załaduj się, gro. O, dobra, działa. Boże, ten stanik. Okej, czekaj, nie widzę. Jezu! O Jezu. Doskonale. Pięknie, perfekto, zajebiście. W momencie, gdy... Przede zastanie mi kanizer.
No Jezus, gdy przechodziłam przez próg, mój telefon zawibrował na łóżku. O, zapomniałabym cię wziąć. To wiadomość od Hyuna. Cześć! Wiesz, że dzisiaj będziesz sama w kawiarni. Jednak naprawdę przepraszam, że dokładam na siebie taką odpowiedzialność, ale mam gorączkę i nie jestem w stanie wstać z łóżka. A i to jednak, że jeśli miałabyś jakikolwiek najmniejszy problem, to zawsze musisz napisać do mnie SMS-a. Odpowiem! Jest trochę nadgorliwy, a tfu! I to wybiorę. A co się będę szczypać? Odpisałam mu, dziękuję Hyun, nie martw się, wszystko będzie dobrze, odpoczywaj. Wyszłam z pokoju z uśmiechem na ustach. No i elo. I koniec? Przebiegłam przez dziedziniec w podskokach. Chcę być tam wcześnie, aby upewnić się, że wszystko jest gotowe przed otwarciem. Hop, 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 hop. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Nagle mój telefon zaczął wibrować. To Klemens! Dzień dobry, Nowa. Jesteś w kawiarni? Dzień dobry, Klemens. Jestem w drodze i zaraz tam będę. Słuchaj, nie mam czasu na dyskusję i nie będę miała czasu dzisiaj zadzwonić, więc tylko nie podpal tam niczego. Czy to zrozumiałe? Proszę się nie martwić, wszystko będzie dobrze. Jeśli będziesz do mnie dzwonić, to tylko w nagłych wypadkach, bo nie będę miała czasu zajmować się. Ja go chcę! Ten gruchot jest mój, przesuńcie się, ja... Przed oczami stanął mi widok Klemens na festiwalu Rodeo. Brrr, pokręciłam głową, jakbym chciała, aby obrazy znikły tak szybko, jak to możliwe. No dalej, idę. Złapałam klucze w torbie i otworzyłam drzwi kawiarni, drzwi klamki, co? Chciałam przydać drzwi klamki, takie co? Co jest? A niech to, alarm. No idiotko, przecież alarm był tu od początku. Dlaczego ty o tym nie wiedziałaś? Nie rozumiem. Pa jakie ten, kuwa, ten, ignoruj. Jakie normalnie te bibibi to mnie kupiło. Normalnie, dobra, wyłączę. Chuj mi o tym mówił, racja. Podbiegłam do baru, skąd wydawał. Co? Wydawał się wydobywać ten donośny dźwięk. A to nie twój telefon? Jest to mała skrzynka z literami i cyframi. No, geniusz. Że mam. Myślę, że mam minutę, zanim zostaną zawiadomione służby i zacznie tu jechać policja. No już, jaki jest kod? 28 i. A. Dźwięk natychmiast ustał. Uff, przed chwilą miałam. Wątpliwości, ale dobrze zrobiłam. Zaraz, moja komórka wibruje. To wiadomość od Hyuna. W sumie to nie wiem, czy ci podałem, ale kod do alarmu kawiarni to 28N1. Wystarczy wpisać na skrzynce pod kasą. Dobrego dnia. Odpowiedziałam mu od razu. Pamiętałam go, podawałeś mi już. Jeszcze raz dziękuję, mam najlepszy trening z najlepszym profesorem prowadzenia kawiarni, jakiego mogłam sobie wyobrazić. Co? Byłam przygotowana. Miłego odpoczynku. Tam śpi. Gejozy nad tobą się dzieją, ale śpi. Odpisał mi w mgnieniu oka. Zawsze jestem dla ciebie. Powodzenia dzisiaj. Sądząc po pogodzie, będą tłumy. To prawda, że słońce świeci na zewnątrz, więc odpowiedziałam mu, zanim zakasałam rękawy, by przygotować... Co? Aha, dobra. By przygotować się na ten dzień. Okej, odpowiedziałam mu. Dobrze, teraz, gdy wszystko już rozwiązane, mogę zostawić krzesła i nasypać kawy w ziarnach do ekspresu. O, musiałam sobie jasniej ekran zrobić. Teraz jest ładnie. Teraz wszystko widzę, te rajstopki widzę ładnie. Znalazłam karteczkę od Clemens, na której napisała: ciastka dnia są w kuchni. Chcę je wszystkie sprzedać przed końcem dnia. Sprawdzę rachunek w kasie. Nani? Zawsze taka uprzejma. Dobrze, przygotuję ciastka i poukładam je na paterach, co? No i proszę. Ulala, są trzy wielkie patery, na których ułożyłam przynajmniej z 50 ciastek. Nigdy nie uda mi się wszystkiego sprzedać. Nie wiem, może zakręć dupą, cycami zaświeci, ktoś się kupi. Nie ciebie, ciastka, to chciałam powiedzieć. Może ktoś cię kupi. Ciastka gratis. Sora, przepraszam, nie to miałam na myśli. Przygotowałam wszystko na talerzach i wyszłam, żeby porozstawiać stoły. Teraz, gdy minął już stres związany z alarmem, mam wrażenie, że wszystko pójdzie już łatwiej. No, aha, jak nic. Godzilla leci. Rozstawienie stolików i krzeseł nie zajęło mi dużo czasu. Krzeseł. Doskonale... Ja sama się rozbawiłam. Doskonale jestem gotowa na przyjęcie pierwszych klientów. Wyszłam przed drzwi i uśmiechnęłam się do kilku przechodniów. Nieźle. Nikt mnie nie usiadł. Co? Nie pozostaje mi nic innego, jak cierpliwie poczekać. Udaję, że jestem zajęta. I co teraz? Co my teraz zrobimy? Nie, no trzeba czekać, zadzwonię. No trzeba czekać. No, nie wiem.
Ona tu ma główny? Ja nie rozumiem. Wtedy ręka w ogóle. A Ja w ogóle w teraz pasuję ogóle do. co? No. No. Czy mam prawo wypić tu kawę? Kisiel, elo. Mój głos brzmiał dziwnie ostro pod wpływem zaskoczenia. Odchrząknęłam, rumieniąc się. Pardon, to tylko O nie. kłaczek. Wyluzuj się, to tylko ja. Nie, jestem zaskoczona, to wszystko. Czekam już dobrą chwilę, aby jakiś klient raczył usiąść na zewnątrz. Myślałam, że to się nigdy nie zdarza. Może chciał wewnątrz. Może lubi w środku. Czy kelnerka to taka chodząca katastrofa? Sprawia, że wszyscy się... że wszyscy uciekają, kurwa, Trzy nie razy mogę, nie czytała, umiem. jeszcze źle przeczytała. Nie mogę, nie umiem. Dobrze, to idę dalej, jak nie umiesz. To musi być to, jestem prawdziwą chodzącą katastrofą. Widzę, że pewne rzeczy się nie zmieniają. W barach jesteś tak szeroki. W barach i restauracjach obowiązuje złota zasada, że nigdy nie złościsz się na osobę, która przygotowuje jedzenie. Zapobiega to przypadkowym zatruciom. Chcesz mnie wkurzyć? W takim razie będę uciekać. Pa, pff, co? Uważać! Taki ja no, będę uciekał, nie? No to elo. A więc teraz robisz cappuccino i jesteś całkiem sama. No jestem. Chcesz do mnie dołączyć? W kuchni tam na blacie? Szczerze mówiąc, to pierwszy raz, gdy zostawili mi klucze. Oj, kogoś się ucieka, kogoś się już cieszy z hentajów. Dobrze. Jeśli kawa będzie pyszna, to mogę umieścić pozytywną opinię na waszej stronie internetowej. Nie zapomnij wspomnieć o niesamowitej kelnerce, która przygotowała ci najlepszą kawę na świecie. Gdzie ona jest? Aż tak? Czekam, żeby to zobaczyć. Mam nadzieję, że kelnerka nie kłamie. Nigdy. Lol, el mało. Już 15%. O Jezus. Zaczęłam robić mu kawę. Castiel został ze mną, opierając się o krawędź blatu i obserwując mnie. On nie obserwuje ciebie, tylko obserwuje twoje walory, bo już nie może cię nazywać płaską deską i musi wymyślić nową ksywkę. Wiedziałeś, że tu pracuję? Nie, tak szczerze to widziałem, jak chodzisz tam i z powrotem między kawiarnią i tarasem i nie mogłem, nie zamierzałem przejść bez przywitania się. Poza tym to jedyna kawiarnia, w której od samego rana nie ma tłumów. Całkiem miło jest zjeść śniadanie w spokojnej atmosferze. Tak, tutaj przynajmniej nie dopadnie ci grono fanek, jak to zwykle ma miejsce. Tak, chciałbym tego uniknąć. A więc studiujesz na Akademii Anteros? Myślałam, że wyjechałaś na dobre ze swoimi rodzicami. Cóż, też tak myślałam, ale to była jedyna uczelnia, na której mogłam robić swoją specjalizację na 5. roku. Skontaktowałam się więc z Rosalią i cieszyłam się, że mogę przyjechać tu, gdzie ją spotkałam. A więc zawsze studiowałaś na Wydziale Sztuki? Cóż, tak, bardzo to lubię. Wyobrażam sobie. Jesteś cały czas w trasie i nie widujesz już tak często starych znajomych z Amorisu. Nie przeszkadza ci to? A to Amor. Cóż, widuję ich rzadziej, ale znasz mnie. Ja się raczej nie przywiązuję do ludzi. Masz mnie? Ale no masz mnie mnie. Tutaj. Nie mogę się posłuchać, nie posłać mu insynuującego spojrzenia. Insynuuje ci coś, słuchaj. Czy on stara się teraz wbić mi nóż w serce? Co? Tych, którzy żortali? Zostali, halo! Żortali? A to żort. Ale żort. Tytyczka nie używa mózgu. W każdym razie, spotykam tych, którzy zostali, gdy wracam tutaj na zajęcia. Na uczelni? Tak, studiuję muzykologię na Akademii Antero. Ale czy to nie, znaczy, że... Jak jest takie dziwne, no. Sorry. Teraz bym wysłała tego mema po prostu w kurwa, co tego tytyczki uszykowany jest, bo po prostu mam tyle w tym momencie kurników w oczku głowy, że ja chyba rozpierdolę zaraz. No nie, bo... Czy to znaczy, że ty też tu studiujesz? Nigdy nie widziałam cię na uczelni. Ze względu na trasy koncertowe, część studiów odbywam w trybie zdalnym, a więc nieczęsto jestem na uczelni. Nie martw się, ale będziemy się widywać codziennie. Nie martw się, nie będziemy się widywać codziennie. No! On się cieszy, że tego nie będzie robił. A więc nieczęsto jestem na uczelni. Nie martw się, nie będziemy się widywać codziennie. Okej, rozumiem. W każdym razie to wspaniale, że zespół działa i możesz podążać swoją ścieżką w taki sposób. A gdzie jest Lysander? Na krowie jeździ. Tak, nie jest źle. Skończyłam przygotować kawę dla Castiela. No trochę ci to laska zajęło. Nie powiem, że nie. Jeszcze ten loading długi, Boże. To wszystko? Chcesz coś zjeść? Mam dużo ciastek.
Chciałbym tylko cukru do kawy. Poza tym niczego więcej nie potrzebuję. Jest ładna pogoda. Pójdę usiąść na zewnątrz. Wyszedł i usiadł na dworze. A niech to. Zostawiłam cukier w kuchni. Gdy byłam w kuchni, złapałam cukier i skorzystałam z okazji, by spojrzeć na swoje odbicie... Aż szklanka spadła. Nie, to nie szklanka. By spojrzeć na swoje odbicie na blacie ze stali nierdzewnej. Jak podmieniłaś, to jest nierdzewna. Potem dołączyłam do kastiela na zewnątrz kawiarni z filiżanką kawy. Postawiłam przed nim kawę. Proszę, $5 poproszę. Najlepiej do mojego portfela, tutaj do kieszeni daj. Dziękuję. Położył pieniądze na stole i podniósł ku mnie wzrok. Masz może sekundkę, żeby ze mną usiąść? Moglibyśmy trochę chwilę porozmawiać. Pff, hum, dlaczego nie? Pewnie, hum. Hum, no hum, czemu nie? Hum. Odsunęłam krzesło, żeby usiąść przy jego stoliku. Ty jesteś w pracy, nie chcę nic mówić, nie? Przyznaję, że kawa jest bardzo dobra. Tylko się do niego uśmiechnęłam i pokazałam moje wybite zęby. A Rosalia bez problemu wróciła do domu po koncercie? Przypomniałam sobie tę mało cywilizowaną scenę, która miała miejsce w zeszły weekend. Tak, tak, to było... Wolę nie drążyć tego tematu. Wyglądała na trochę zrobioną. Zdarza się. Nie gniewasz się na nią? Gdybym brał do siebie słowa wszystkich pijanych ludzi, których spotkaliśmy w trasie, to nie miałoby to końca. Okej. Obułbym się bez kilku uwag, ale nie będę robić z tego afery. Też wolałabym, żeby w ogóle się wtedy nie odzywała. Zaoszczędziłoby mi to trochę drwin. Kastia dalej pił kawę, nie mówiąc nic, a ja obserwowałam go ukradkiem. Postarzał się, ale... Boże, chamsko. Siarp. Ale nie w złym sensie tego słowa. Mam wrażenie, że jego rysy stały się bardziej wyrafinowane. A to wyrafinowany chujek. I wygląda lepiej. Czy mu się to podoba, czy nie? To nosi się dobrze. Okej. Okay. Miałam zamiar zapytać Castiela o więcej informacji na temat jego tras i rozgłosu, gdy zobaczyłam grupę młodych ludzi skręcających za rogiem i zbliżających się do kawiarni. Czas do pracy, bitch! Chodźcie, usiędziemy tutaj. Znam kelnerkę, jest super! Natychmiast wstałam. Jest ich co najmniej tuzin. To, żeś ich podsumowała tej. Naprawdę. Cześć, Sora. Odwołali nam zajęcia. I powiedziałam znajomym, że pracuje tutaj super kelnerka. I możemy sobie tutaj posiedzieć. Jasne, siadajcie. I tak nie masz zbyt wielu klientów. W zasadzie jest tylko jeden. I to jest... Jedna z koleżanek Niny krzyknęła i pisnęła: to wokalista Krowiej Burzy! Spójrz, to on! To ja. Cześć! Trzy dziewczyny zachichotały, a Nina tylko skrzyżowała ręce na piersi i uśmiechnęła się. Ja go kuwa znam. Cześć, Castiel! Kupy lat! Nina, chcecie coś do picia? Znowu jesteście razem? Nina! Goddammit, jak nie roza to ona. Ej, no co? Tylko pytam. Nie. Spojrzałam na Castiela, który odpowiedział chłodno, nie patrząc na nią. Już popijał kawę ze swojej filiżanki. Ups, śliski temat. Nina natychmiast wróciła do swoich znajomych, którzy właśnie się rozsiadli, robiąc przy tym niemały hałas. Hej, Nina, co wam podać? Więc tak, poprosimy 3 czekolady na gorąco, 2 herbatki miętowe, 1 z bergamotką, kawę, mleko truskawkowe i lemoniadę. Okej, okay, prędko zapisałam wszystko w małym notesie. Tato, masz super, no maj, daj szybka. Super, czekamy. Co? Nic. W końcu zobaczymy słynną kelnerkę z kawiarni Cozy Bear Cafe w akcji. Jesteś pewna, że sobie poradzi? Nie naśmiewaj się ze mnie. Oczywiście, że sobie poradzę. Nie bez powodu dostałam tę pracę. A co myślałeś? Spoko. W razie czego wołaj mnie na pomoc. Dam sobie radę. Schowałam notes i odwróciłam się, unosząc wysoko podbródek. I zdał się jemnie na progu, to by było hit. Wyciągnęłam wszystkie filiżanki, włączając ekspres do kawy i wyjmując lemoniadę z lodówki. Zapomniałam. Jeszcze jedną kawę. Masz jakieś małe ciastka? O, tak. Eklerki z czekoladą, przekładane ciasto francuskie i wszystkie inne klasyczne ciastka, bo nie chcę ci się wymieniać tych takich ciastek, jakie masz w tym, a wszystkie klasyczne. Super, w takim razie... Czekaj, zamówię coś! Wlałam syrop truskawkowy do lemoniady, a potem... A nie, przecież to było mleko truskawkowe. A niech to! Jeszcze jedna kawa i... Boże, już sobie nie daję rady, nie? Co ja tam zapisałam? Wyjęłam z kieszeni małą, pomiętą karteczkę. A więc, 9 ciastek, nałóż nam po trochu wszystkiego, podzielimy się. Super, o niebiosa, i do tego mam jeszcze zerkać na zewnątrz, żeby zobaczyć, czy nie idą kolejni klienci. Aha, i zamiast lemoniady będzie mojito. No, nie sprzedajemy alkoholu nieletnim. Aj, no dobra, to jeszcze jedną herbatkę z karmelem poproszę. Dobrze, a zamiast czego?
Już sobie poszła. No super. Zaczęłam przygotowywać napoje, zerkając od czasu do czasu na zewnątrz. Przy stolikach usiedli kolejni klienci. Wielkie nieba. Napełniłam czajnik wodą, otwierając lodówkę, aby wyjąć kolejną butelkę lemoniady. Potrzebujesz pomocy? No cóż, nie odmówię. Kastier przyszedł za bar. Ach, ten to potrafi. Zajął się robieniem lemoniad, a ja w tym czasie układałam ciastka na czystych talerzach. Cena się pić, 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 pić! Przestańcie, znam ją, co za wstyd! O nie, jeśli inni klienci ich usłyszą, spieszyłam się, żeby wszystko przygotować tak, jak należy. Postawiłam wszystko na tacy, brakowało mi tylko imbryku do herbaty. Podeszłam do czajnika, który był pełny. Gdy go brałam, wylałam część zawartości na grafik i na siebie. Ała! Aha. Od razu cofnęłam rękę, brawo, która zaczynała już być czerwona. Wszystko w porządku? Zapytał, kiedy oblała się wrzątkiem. No super. A wiesz, boli, co, to niech to. Kasia podbiegł ze szmatką, którą owinął kostki lodu, po czym delikatnie przyłożył do oparzenia na mojej ręce. Turun. Pięknie, pięknie. Ty to potrafisz, Romeo. Naprawdę. Musi poleć, ale to tylko powierzchowne oparzenie. Dziękuję. Trzymał moją dłoń w swojej, delikatnie przykładając zimny materiał do mojego oparzenia. Będziesz żyć? Tak, dzięki. To był moment. Teraz już nic nie czuję. To normalne. To ze względu na zimno. Ona trzyma moją rękę w swoich dłoniach. Muszę zanieść tacę. Czekają na mnie. Tak. Zaczekaj. Pomogę ci ją nieść. Natychmiast puścił moją dłoń i złapał jedną z tac z napojami. Dziękuję. To naprawdę miłe. Wolę to zrobić samodzielnie, niż pozwolić kalece się tym zająć. Kalece? Nie przesadzasz? Nie, nie powiedziałam. Wcale. Po tych słowach wyniósł tacę na zewnątrz. Obsługuje nas wokalista Krowiej Burzy. Trzeba to uwiecznić na fotce i to już. Zaraz zamieszczę to na... Natychmiast usuń to zdjęcie, zanim sprawię, że wypijesz swoją kawę jednym haustem i połkniesz filiżankę. O nie, 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 nie. Szybko wybiegłam, trzymając rękę w zimnej szmatce, którą dał mi Kastiel. Usuń to zdjęcie! Dlaczego to robisz? Kilka dziewcząt patrzyło, jak Kastiel wyprostował się, a jego ręce skrzyżowały się na piersi. Patrzył na nich groźnie, a zabudzie w pierdol. Nina starała się dosięgnąć chłopaka, który wyzywająco wymachiwał komórką w powietrzu. Dobra, skoro nalegasz... Przy zaskoczonym spojrzeniu w swoich przyjaciół wstała, obeszła stół i wzięła telefon z rąk chłopaka, po czym dała mu klapsa w czoło? Okej. Okay. Klaps w czoło, słuchajcie, a się klapłam. I po sprawie. A teraz proszę cię, zostaw Castilla w spokoju. Para przy sąsiednim stoliku wstała i usłyszałam, jak młoda kobieta wyszeptała, że to miejsce wygląda raczej jak plac zabaw niż kawiarnia. Proszę zaczekać, czego się państwo napijecie? Mam również ciastka. Odeszli, nawet mi nie odpowiadając. Dwie dziewczyny z grupy Niny zadrwiły, widząc co robię. Przepraszam, Kastiel. Usunęłam zdjęcie. Już wszystko naprawione. Nie dbam o jego zdjęcie, tylko o to, jak się zachowuje. Odwrócił się do mnie. Cóż, idę. Zapomniałam, że do tej kawiarni przychodzą młodzi licealiści. Nie mam czasu do stracenia. Nie. To my sobie pójdziemy. Zrobiliśmy już wystarczająco dużo zamieszania. Dziewczyny z grupy przyjaciół, zaczęły protestować i wydawały się być wściekłe na chłopaka, który drwił sobie z Kastiela. To jeszcze jakiś chłopak był? Wszyscy zaczęli się sprzeczać i zostawili swoje kubki i ciastka nietknięte ku mojemu największemu zdziwieniu. Ale nic nie zjecie? Cóż, przepraszam, ale nie popełniliśmy gafę. A godzina szybko mija, nie będziemy mieli czasu, więc zostawimy wszystko. Możesz zachować dla innych klientów. Patrzyłem na tacę wypełnione ciastkami z lodówki i jeszcze gorącą kawę. Patrzyłem, w ogóle Suśka płeć zmieniła nagle. Hit po prostu, hit i niedowierzanie. Przy okazji, Kastiel, czy masz jakieś wolne miejsca na swój następny koncert? Nie mam kieszonkowego i inaczej nie mogłabym tam być. Co to naprawdę masz tupę? To nie jest miejsce dla nieletnich. To będzie taki nasz mały sekret. Mogłabym pomóc przy sprawdzaniu biletów lub rozpakowywaniu sprzętu. Proszę! Okej, wpiszę cię na listę zaproszonych, ale zabraniam ci przyprowadzić ze sobą twojego dobrego kolegę... Durnego. Ach, tak, dziękuję!
A teraz wracaj do szkoły. No już. Tak jest, Kas. Nina oddaliła się, krzycząc do swoich przyjaciół, że dostała gratisową wejściówkę na następny koncert. Dlaczego podarowałeś jej bilet? A dlaczego nie? Dosłownie chwilę wcześniej powiedziałaś, że to nie miejsce dla nieletnich. A my to co? Nie robiliśmy nigdy w liceum rzeczy zakazanych dla nieletnich? No tak, ale... Myślę, że teraz jest lepiej, ale miała trudny okres po odejściu Lisandra. To mój sposób, żeby... nie wiem. Myślę, że dla ciebie to też był ciężki moment. Nie będę się nad tym zastanawiał, ale tak, to było trudne. Zawsze robiliśmy wszystko razem. Musiałem się przyzwyczaić, że go nie ma. Rozumiem. Poza tym, oboje wyjechaliście praktycznie w tym samym czasie. Spojrzał na mnie ukradkiem, a potem odwrócił głowę. Dobra, zmieńmy temat. Wyjazd Lisandra Kędziora musiał być dla niego znacznie cięższy, niż to pokazuje. Ustawię krzesło z powrotem na miejscu, zanim pojawią się inni klienci. Pomóc ci? Trochę pomocy zawsze się przyda. Nic nie odpowiadając, natychmiast wziął się za ustawienie krzeseł. A jak ręka? Już lepiej? Spojrzałam na moją dłoń, którą wciąż trzymałam owiniętą w mokry materiał. Tak, o wiele lepiej, dziękuję. Zostawię to w kuchni. Zaczekaj, nie musisz wylewać tej kawy. Jeśli masz jak ją podgrzać, to ja ją wypiję. I oczywiście zapłacę. Muszę jakoś przetrwać do wieczora, będziemy nagrywać. To jak my. Jasne, nie ma problemu. Podgrzeję i przyniosę. Dziękuję. Włożyłam szmatkę do zlewu, potem nastawiłam kawę, żeby się podgrzała. Spojrzałam na ciastkę, które zostały na paterach. Te, które miałam sprzedać wcześniej, nie zostały nawet w końcu zjedzone. Już prawie koniec poranka i nikt ich nawet nie kupił. Clemens, nie spodoba się to, że nie wypracuję żadnych obrotów w dniu, w którym mam sama zarządzać tym miejscem. Ostatecznie zagrzałam kawę dla Castiela. Może skorzystam z okazji i zaproponuję mu ciastko lub dwa. Dwa? Chcesz moje dwa ciastka? Kuba! Dwa ciastka i gorąca herbatka na dole. Tak jest, tak jest. Normalnie full service kawiarnia nasza tutaj oferuje, słuchaj. Chyba, że wolisz Clemens ciastka i herbatkę, no to wtedy Clemens zawołam, ale myślę, że chyba nie. Proszę, twoja kawa. Masz ochotę na ciastko do kawy? Nie, dziękuję, ale miło, że zaproponowała. Przynajmniej spróbowałam. Naprawdę nieźle radzisz sobie jako kelnerka. Masz talent. Ten sarkazm, to jest taki sarkazm. Dziękuję. Chociaż i tak wiem, że mi szpilę wybiłeś serce właśnie. Przestańcie. Brawo. Myślę, wycisz, proszę. Nie, 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 nie. No. No. Może powinnaś rzucić studia. I tak nie są ci do niczego potrzebne. Sądzę, że odnalazłeś swoje powołanie. Cóż, nie wiem, jak powinnam to odebrać, jako sarkazm, ironię taką. Patrzyłam, jak Castiel moczy usta w kawie. W jej herbaczki. Dobrze, Clemens nie ma, Boże. Jego wygląd naprawdę się nie zmienił, chociaż rysy stały się wyraźniejsze. I teraz jest też wytatuowany. Zastanawiam się, czy nadal mieszka w tym samym miejscu, idź go odwiedzić. I czy nadal ma psa. No dobra, chodź tu i pytaj. Co? Nani? Widzę, że patrzysz na mnie dociekliwym wzrokiem. Ciągle starasz się mnie wybadać. Co chcesz wiedzieć? Nic, po prostu jestem pod wrażeniem, jak daleko zaszedłeś, jakie cele zrealizowałeś. Bycie piosenkarzem, to ci pasuje. Dziękuję. Dobrze, to ile pła... O Jezu, Sebiks przyszedł. O Jezu. A niech mnie. Chciałem usiąść na kawę, ale myślę, że pójdę gdzieś indziej. Nathaniel! Wiedziałam, że powinienem był wyjść wcześniej. Ta kawiarnia jest zdecydowanie zbyt A może to ja jestem zbyt oblegana? Jeszcze tego mi brakowało. Konfrontacja tych dwóch uparciuchów w moim miejscu pracy. Nie widziałam takiej sceny od ponad 4 lat i naprawdę za tym nie tęskniłam. Zaskoczyło mnie, że znalazłem tu lokalną gwiazdeczkę. Myślałem, że jest to zdezelowane miejsce dla licealistów. Bardzo miło jest kelnerce zdezelowanego miejsca. To miejsce jest i tak mniej zdezelowane niż miejsca, w których zwykle cię widuję. O, pięknie, pięknie. Natalia zacisnął pięści i wargi. Mam nadzieję, że się nie pobiją, bo bogowie walka. Co chcesz przez to powiedzieć? O herbatkę. O herbatkę. I ciasteczko. Ale panowie, ma dwa ciasteczka, podzielicie się.
gryzłeś z herbatą. O, chyba trafiłem w czuły punkt. Przecież wszyscy wiedzą, że tam, gdzie znajdę puno... O, chyba trafiłem... Kurwa, kokos! Diamanty! O, chyba trafiłem w czuły punkt. Przecież wszyscy wiedzą, że tam, gdzie znajdziesz spunów, znajdziesz też Nata. Zamknij się. Otanie pchnął w stronę Castiela stoli, który ich rozdzielał. Odskoczyłam i krzyknęłam z zaskoczenia. Wow! Uważaj na słowo. Nata zaraz będzie. Uważaj na słowa. A jeśli nie, to co? No sama ich zostawię, niech się leje. A co tam w ogóle? Lepiej będzie, jeśli zainterweniuję. Normalnie przypomina mi się pierwszy odcinek, bo to było w pierwszym odcinku, jak też musiała rozdzielać ich Suśka. Też się chyba bili w pierwszym albo w drugim. Dobra, dosyć tego. Usiądźcie przy stoliku i zamówcie coś do picia lub idźcie sobie stąd, ale przestańcie, zanim wydarzy się coś złego. Ona ma rację. Odstraszymy klientów. Nie obchodzi mnie. Powiedziałam, że wychodzimy. Jeśli chcesz porozmawiać, to zróbmy to gdzie indziej, ale nie tutaj. Castiel wstał z krzesła z zaciśniętymi pięściami. No bogowie, walka! Taką postawą potrafił zrobić wrażenie. No kuwam, o nogi mi miękną, koniec. No ale herbatka się wyleje zaraz, Jezus. Nataniel przygryzł walkę i odszedł w boczną uliczkę, nawet nie patrząc na Castiela. Czy on przyszedł się z tobą zobaczyć? Nie wiem, z nim to nigdy nic nie wiadomo. W każdym razie posłuchaj mojej rady. To nie jest najlepsze towarzystwo dla ciebie. To zabawne. Mam wrażenie, że ludzie mówili to samo o tobie w czasach liceum. Minęło sporo czasu, odkąd na kogoś się wkurzyłem. Wzruszające. Położył na stole banknot 20-dolarowy. Powinno wystarczyć. Zatrzymaj resztę. To ja chcę tą resztę do portfela. Ale tam nie ma reszty. Chcę resztę do portfela. Dziękuję. Dobrego dnia. No i gdzie moja reszta do portfela? Odszedł, odbierając minus po drodze... Dwa. Aha, dobra, minus dwa, para. Nie no minus dwa, no to fajna reszta do portfela. No świetna. Odszedł, odbierając po drodze telefon i znowu stałam sama z ciastkami, w których krem rozpuści się już na słońcu. Teraz, gdy nie zapłacili za ciastka, których nie zjedli, będę musiała wrzucić do kosza to, co miałam sprzedać. Brawo, dzień pełen sukcesów. A może sama zjedz, geniuszu. Wrzuciłam ciastka, a potem umyłam paterki z szklanki. Prawie już kończyłam, gdy zaczęła mi burczeć w brzuchu. To kokos, to potwierdzone na nagraniach. 13? Już od czasu kłótni Nataniela z Castielem nie przyszedł żaden klient. Po prostu skorzystam z okazji i zjem coś małego, zanim przyjdą następni klienci. Rozejrzę się po kuchni, żeby sprawdzić, czy będę miała co wrzucić na ząb. Otworzyłam dużą lodówkę. Były tam piwa i mnóstwo butelek, a także plastikowy pojemnik z niebieską pokrywką, na którym przylepiona była karteczka. Nie wyciągaj tego, Sora. Wzięłam pudełko, było tam napisane: pomyślałem, że będziesz głodna, więc przygotowałem ci danie moich przodków. Aż mi butelka się przewróciła pod biurkiem. Na które moja rodzina utrzymuje przepis tajemnicy z pokolenia na pokolenia. Smacznego. Ha! Ha! To musiał być Hyun. No co ty, Clemens może? Odważę się myśleć, że zostawił to dla mnie, a nie dla Clemens. No, eureka. Normalnie. Otworzyłam pojemnik. Z drugiej strony przykrywki była kolejna karteczka. Makaron z serem. Nie mam talentu, Rosali, ale mam nadzieję, że ci posmakuje. A tak, z pewnością dla mnie. Sądziłam jednak, że jest chory. Kiedy tu przyszedł, żeby zostawić ten pojemnik? Kiedy Natak się bił. To tak właśnie było. W każdym razie to naprawdę urocze. Muszę wysłać mu wiadomość, aby mu podziękować. Gdy szperałam w torbie, szukając mojego telefonu, usłyszałam hałas w kawiarni. Ojej, może klienci przyszli. Trudno, zjem później. No nic. No nic. No trudno. Dzień dobry, w czym mogę... Hyun! Ty ciapo. Cześć. Hyun, ale co ty tu robisz? Myślałam, że jesteś chory. Nie odbierasz telefonu, więc sądziłem, że to się stało. I tak chciałem przyjść pomóc ci przynajmniej na początku popołudnia. Ale lepiej się czujesz? Wziąłem coś na obniżenie gorączki. Nie więc będzie dobrze. Ty chyba jesteś niemożliwy. Powinieneś wrócić do domu i odpoczywać. Nie martw się, jeżeli będę czuł, że nie dam rady, to wrócę. Ale nie chciałem cię zostawiać na pierwsze popołudnie zupełnie samej. Może być to trochę skomplikowane. Okej, to miłe, ale jestem pewna, że dałabym radę. Powinieneś był zostać w domu i odpoczywać po tych jałowcach, które siedziały w waszym pokoju. Twoja troska jest wzruszająca. Nie martw się, znam swoje granice. W
porządku, tylko ich nie przekraczaj względem mnie, tak? Jadłeś już? Znalazłam w lodówce makaron z serem. Chyba był dla mnie, ale nie miałam jeszcze czasu go spróbować. Tak, wysłałem ci wiadomość, żeby ci powiedzieć, że to dla ciebie, ale pewnie jej nie widziałaś. Właśnie miałam ci wysłać wiadomość z podziękowaniem, gdy przyszedłeś, a więc dziękuję. Nie ma za co, możesz spokojnie zjeść w kuchni, a ja w tym czasie zajmę się kawiarnią. Nie martw się. Jesteś pewien? Normalnie to powinnam dzisiaj być zupełnie sama. Ale nie jesteś. Ja tu jestem. No idź. Och, dziękuję. Och, dziękuję, Łogrze. Ty to potrafisz. Łogrze? To brzmiało. Wzięłam pojemnik z makaronem i podgrzałam go w mikrofali, a w międzyczasie spojrzałam na telefon. Hyun wysłał mi kilka SMS-ów. Pytał, czy wszystko w porządku, dał znać, że zostawił makaron i oznajmił, że przyjdzie mi trochę pomóc. Jest trochę zbyt nadgorliwy. Ha, tfu! Chyba nie ma do mnie za grosz zaufania. Poza tym to dziwne, że wysyła tyle wiadomości, skoro nie odpowiadam. Może powinnam go uspokoić. Pochłonęłam danie w mgnieniu oka. Było naprawdę pyszne. Odłożyłam naczynia i pospieszyłam do Hyuna, który był na sali. Co ty ćpierze, ty już oczu nie widzisz w ogóle. Halo? Oczu nie widzisz. Oczu nie widzisz. Podczas mojej nieobecności dwie pary i grupa znajomych usiedli na tarasie. Byli już obsłużeni, ale gdzie jest Hyun? Halo? Hyun? Tu też nikogo nie ma. Usłyszałam trzask. Ktrz. Hej, tutaj jestem. Hyun nagle wstał, wystawiając głowę tuż nad bar. Na jego twarzy malował się uśmiech zakłopotania. Co ty tam pod tym barem robiłeś? Co za hentai oglądałeś? Halo! Wszystko w porządku? Tak, tak. Wszystko w porządku. Tylko będziesz musiała kontynuować dzień bez kawy. Jak to? Podeszłam bliżej. Hyun zaciskał śruby ekspresu do kawy. Kawa była praktycznie wszędzie. Nie rozumiem. Rano wszystko działało jak trzeba. Co ty zrobiłeś? Co odjebałeś? Zaczynasz dobrze mnie znać. Nie przyzwyczaiłeś się zbytnio do mojej niezdarności. Próbuję to zmienić. Jeśli o to chodzi, to jedziemy na tym samym wózku, więc nie będę cię osądzać. W takim razie nic nie zrobiłem. Przysięgam. Chciałem tylko wyczyścić ekspres i potknąłem się, wpadając jednocześnie na ekspres. Nic ci się nie stało? Nie, jest wszystko w porządku. Tylko umoczyłem ręce we wrzątku na podłodze i to nie jest poranek, o którym marzyłem. Ale wszystko gra. Przeszłam za bar, aby stwierdzić nieco dokładniej wielkość szkód. O tak, rzeczywiście jest wszędzie. Jak się nie zabrudziłeś tym wszystkim? Cóż, znalazłem fartuch wiszący pod barem i dobrze zrobiłem, że go ubrałem, zanim wziąłem się za cokolwiek. Właśnie go zdjąłem, upiorę go w domu. A tak, a ja gdzie mam fartuch? Całe szczęście, że go znalazłeś. W sumie to ja nie mam. Trzymaj swój, nie nosisz go. Przyznaję, że dzisiaj rano nie miałam ochoty go zakładać. Wiedziałam, że Klemens tu nie będzie i chciałam po prostu spędzić dzień w ubraniach, które mi się podobają. Wiem, że powinnam była go założyć. Są na nim kolory i logo kawiarni. Założę go w przyszłym tygodniu. Osobiście uważam, że w tej wersji wyglądasz o wiele ładniej. Zawsze podoba mi się, jak się ubierasz. Dziękuję. Właściwie to znaczy ładnie wyglądasz, zawsze wybierasz gustowny strój, ale nie miałem na myśli nic więcej. A, okej. No, chcę powiedzieć, że jesteś bardzo ładna i za każdym razem, jak się widzimy, uważam, że wyglądasz olśniewająco, przestań tyle gadać. Zaśmiałam się, widząc, jak Hyun mówi sam do siebie. To ja mu się nie śmiałam, bo powiedziała, że jest psychicznie jebnięty. Dziękuję, Hyun, to miłe. Naprawdę tak uważam. Poczułam, jak policzki mi pąsowieją. W każdym razie, wszystko szło świetnie. Jak cię nie było. I nawet udało mi się sprzedać kilka ciastek. Klemens zostawiła ci ich zdecydowanie za dużo jak na jeden dzień. Założę się, że zrobiła to celowo, by móc mnie potem obwiniać, że nie sprzedałam wszystkich. Zwykle tyle sprzedajemy przez cały tydzień. Musiała się pomylić. Nie sądzę, by się pomyliła. O nie, ona doskonale wiedziała, co robi. Na pewno pomylili się przy dostawie. Zwykle tyle nie zamawiamy. Do patery była przyczepiona karteczka z poleceniem, więc sprzedała je wszystkie. Co? Porozmawiam z nim, ale nikt nie sprzedałby tego wszystkiego w jeden dzień. Zwłaszcza przy takim ruchu.
jaki tu zwykle mamy. A więc ty mi wierzysz? Oczywiście, że ci wierzę. Rozmawiam z nim, ale gdybyś sprzedała nawet 1/4 z tego wszystkiego, to już byłbym zdziwiony, więc nie martw się. Och, uspokoiłeś mnie, Hyun, dziękuję. Proszę cię, nie przejmuj się zbytnio, Clemens, i nie stresuj się z jej powodu. Będzie dobrze. Cóż, nie mam wyboru. To ona sprawia, że jestem w stresie i to ona mi płaci, nie żeby coś. Nie pozwolę jej na to. Pocieszyło mnie to, że Hyun staje po mojej stronie. Ta sytuacja zaczęła mi ciążyć, ale się czuję ociążala. To jeszcze nie wszystko, ale mamy pracę do wykonania. Nacisnął przycisk na ekspresie do kawy, który wydał niepokojący dźwięk. Dzisiaj będziemy musieli obejść się bez ekspresu, jak sądzę. Tak, tak będzie lepiej. Skierowałam się do wyjścia z kawiarni, gotowa powitać nowych klientów. Dziś rano czuję się bardziej zmotywowana. Okej. Stwierdzasz to po południu. No spoko. Idziesz? Wszystko w porządku? Nie śpi! Halo! Tak, zaraz przyjdę. Trochę mi się kręci w głowie. Jesteś jakiś inny. To nie ty w ogóle. Ma po prostu zawroty głowy. To minie. Oparł się o bar, żeby spróbować pójść do przodu, ale potem klęknął na podłodze. Oświadczyny! Hyun, wszystko w porządku? Zaraz mi przejdzie. Hyun, wracaj do domu i odpocznij. Z pewnością masz grypę. To był niemądry pomysł, żeby przychodzić tu i mi pomagać, podczas gdy powinieneś siedzieć w domu i zbijać gorączkę. Zbijać bączki. Tak, z pewnością masz rację, ale nie chciałem, abyś była dzisiaj sama. Chciałem ci pomóc. Hyun, zbytnio się przejmujesz. Jeśli będę potrzebować twojej pomocy, poproszę cię o nią, ale dzisiaj musisz zatroszczyć się o siebie. Troszczę się o siebie, ale po prostu martwię się o... O jałoi w moim pokoju. Hyun położył rękę na podłodze, twarz miał wykrzywioną. Podbiegłam, żeby go... i nie dać mu upaść. Hyun, dobrze się czujesz? Nie, wszystko się tu tak mocno kręci. Leki chyba przestają działać. Zaczekaj, usiądź. Wyciągnęłam krzesło, żeby pomóc mu usiąść. Dziękuję. Pójdę sprawdzić, czy w okolicy jest apteka lub jakaś inna dostępna pomoc. Apteka jest zarobiem. Ale nie mają tam tych leków. To nic poważnego. Próbowałam sprawdzić, czy ma temperaturę, kładąc mu rękę na czole. Parzysz! Hyun trzyma się za głowę i jest w naprawdę złym stanie. O nie, nie udało ci się utrzymać ilustracji. No jaki pech. Ale to były wszystkie dialogi, które prowadziły do ilustracji. Io, do szpitala. Chyba wrócę do domu. Jesteś pewien, że dasz radę wrócić sam? Nie martw się o mnie, za 5 minut będę w łóżku. Wyszedł z kawiarni i obserwowałam, jak chwiejnym krokiem przeszedł na drugą stronę ulicy. Mam nadzieję, że da radę wrócić do domu, w końcu nie mogę zamknąć kawiarni. Wzięłam się w garść, widząc, że kolejne osoby siadają na tarasie. No dalej, muszę się zająć kawiarnią, później wyślę wiadomość do Hyuna. Coś mi się pojawi, nie? Niektórzy już siedzieli przy stolikach, a inni właśnie siadali. Postarałam się jakoś poradzić sobie po południu i muszę przyznać, że całkiem nieźle mi poszło. Mimo, że kilka razy pomyliłam napoje przy różnych stolikach, to wylałam kilka dzisiaj razy. Herbatę tylko na dwie osoby. Idzie mi coraz lepiej. Straciłam kilku klientów, bo nie miałam już kawy, ale przynajmniej sprzedałam kilka ciastek. A gdy wyszedł ostatni klient, spostrzegłam się, że słońce było już bardzo nisko. Czas poskładać stoliki i krzesła na zewnątrz. Bardzo chciałabym wrócić na kampus, zanim całkowicie się ściemni. Niestety słońce zachodzi bardzo szybko i właśnie włączają się latarnie. Układając ostatnie krzesła... No tak to. Układając ostatnie krzesła, usłyszałam, jak ktoś mówi podniesionym głosem w uliczce za rogiem. To głos dziewczyny. Słychać ją dość dobrze, daleko, dosyć dobrze, ładnie. Przypomniałam sobie, co przydarzyło mi się pierwszego wieczoru. Nie chciałabym, żeby to przydarzyło się innym osobom. Nikomu tego nie życzę. Może spojrzę dyskretnie na tamtą ulicę, udając, że układam krzesła, żeby upewnić się, że nic złego się nie dzieje. Boże, jeszcze jedno, że mi tu dajcie, to chyba umrę za chwilę. Wiem, że... Nie powinnam... Melania zwracała się do mężczyzny, który stał odwrócony do mnie plecami, ale wydawał się dość wysoki. Po prostu staram się jak najlepiej i... Ale przecież to... Całkowicie rozumiem, ale ważne jest, abym to powiedział i... Wyszłam na kompletną idiotkę! Melania pobiegła w stronę końca ulicy i zobaczyłam, jak pan Zaidi złapał oddech, a potem zaczął iść w stronę kawiarni. A niech to! Muszę się zwijać! Nie chcę, żeby mnie zobaczył! Spierdolka! Tu, ran! Tu, du, 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 du
Schowałam się w kawiarni, trzymając w dłoniach ostatnie krzesło, które mi Nataniel podarował, które było do sprzątnięcia. Postawiłam je cicho, mając nadzieję, że nie będzie mnie słychać. Nie ma mnie tu. Przyspieszył mi się oddech. Mam wręcz ochotę schować się za kasą. Mnie tu nie ma. Weź tą czapkę, nałóż na oczy i cię nie będzie widać. Ale w końcu nie zrobiłam nic złego. Popatrzyłam tylko na ulicę w dobrej wierze. On to publicznie robił, więc ja mogłam patrzeć, tak? Jak się publicznie takie rzeczy robi, to mogę. Chyba logiczne. Ja bardzo lubię tego nauczyciela. On ma fajne bagietki, to sprawy. Co? To ja mam kilka? Ja nie wiedziałam. To ja mam kilka! On i Melania? Co to dokładnie ma znaczyć? Czy oni są? Przypomniało mi się nasze spotkanie po koncercie i poczułam, jak zaciska mi się żołądek. Co? Czemu to znak zapytania jest? Co? Co on zamierza? Chce podrywać wszystkie studentki, czy jak? No, już zazdrosna jesteś, szpulo. Trudno mi zrozumieć moje własne uczucia. Czuję się, jakbym zazdrosna? Przyłapana, koniec, koniec! Przyłapana! Ręce do góry, bagietki do przodu. Ryan, zakryj oczy, nawet nie patrz, proszę cię. Podejrzewałem, że tu... Przepraszam, fakt, że nie po raz pierwszy cię przestraszyłem. Wybacz. Nogi mam jak z waty. Przepraszam, ja zamyśliłam się. Widzę, że zamykasz. Szkoda, oddałbym wszystko, żeby wypić coś na poprawę samopoczucia. Cóż, mogę zaczekać jeszcze kilka minut i podać panu coś do picia, jeśli pan chce. Nie chcę zabierać ci czasu. Pewnie chcesz wrócić na kampus, a zapada już zmrok. Ale dziękuję za propozycję, to bardzo miło. Wie pan, naprawdę nie będzie mi to przeszkadzać. To miłe, ale jednak nalegam. Lepiej pomogę ci to wszystko poustawiać. Ale wszyscy jej dzisiaj pomagają, bo beznadziejne do tej pracy. Wspólnie ustawiliśmy ostatnie krzesło. No ona ma talent, nie? Atmosfera jest dziwna, słychać tylko stoły szurające podłogę i nasze oddechy. Rzuciłam mu kilka ukradkowych spojrzeń, ale wydawał się być głęboko zamyślony. Głęboko. Wyszliśmy, żeby zamknąć parasole i zablokować ich nóżki za pomocą łańcuchów. No i ostatnie. Szkoda, że nie ma kolejnych. Nic nie pozwala tak odpocząć psychicznie, jak prace manualne. A tego właśnie najbardziej było mi teraz potrzebne. To prawda, to było miłe uczucie. Nie ma z kolei nic lepszego, żeby skupić się na kreatywnej pracy. Muszę czasami przyjść ci tu pomóc. Jeśli chce pan pomóc w sprzątnięciu wszystkiego, żebym nie musiała nosić stołu sama, to oczywiście zapraszam. A skoro chociaż raz mam okazję zrobić to na głos, przynajmniej jednym z moich studentów, to chciałbym przeprosić za ostatnie zajęcia. Wolałam oszczędzić wam godziny z profesorem, który miał masakryczny humor. Nie byłoby to zbytnio produktywne. Musiałam sobie poukładać w głowie pewne rzeczy. Dla mnie nie było to problemem. Ja tam nie lubię się uczyć generalnie. W końcu to wykładowca decyduje, czy zajęcia się odbędą, czy nie. Celna uwaga. Będę z tobą szczery. Widziałem cię na rogu ulicy i zastanawiałem się, czy... A niech to. Nie byłam wystarczająco szybka. Od razu poczułam, jak niemiłe ciepło rozpala mi twarz. Cóż, rozmawiałem właśnie z Melanią. Nie słyszałaś przypadkiem naszej rozmowy? Byliśmy trochę za głośno. Przyznaję, że słyszałam fragment waszej rozmowy. Rozumiem. Niczego nie jest mi pan winien. Chcę po prostu wyjaśnić, co się stało. Nie jest mi pan winien żadnych wyjaśnień, proszę pana. Uwierz mi, wolę wyjaśnić temat, niż pozostawiać jakiekolwiek wątpliwości. Melania i ja spotkaliśmy się przypadkiem na sąsiedniej ulicy i musiałam porozmawiać z nią o jej zachowaniu na uniwersytecie. Podrywała pana? Ta kwestia zdecydowanie zasługuje na wyjaśnienie. W sumie powinienem się tego po tobie spodziewać. Pomyśl, zanim coś powiesz, Sora. Pomyśl. Nie. Melania mnie nie podrywa. A więc, jeśli pozwolisz mi dokończyć... Ugryzłam się w język, zdając sobie sprawę, że właśnie mu przerwałam. Melania jest bardzo pracowitą studentką i chciała się wykazać, przygotowując dla mnie kolejne zajęcia. Ale to nie jest jej rola. O, rozumiem. Melania ma taki charakter. Zawsze jest nadgorliwa, jeśli chodzi o naukę. Biorąc pod uwagę, że odwołem ostatnie zajęcia, chciała nadrobić zaległości. Próbowała mi wytłumaczyć, że nie musi tego robić, ale poszła sobie, zanim skończyłem mówić. Wyglądała na bardzo zmartwioną. Już spróbuję znowu z nią porozmawiać i uspokoić sytuację. Domyślam się, że studia stanowią dla niej największy priorytet. To prawda, zawsze taka była, nawet w liceum. Chodziłyście razem do liceum?
Tak, to moja długoletnia przyjaciółka. Nie wiedziałem. Zobaczyłem cię na rogu ulicy, uznałem, że lepiej będzie Wiem, jakie szkody mogą wyrządzić plotki, jeśli rozprzestrzenią się na uniwersytecie i wiem, z jaką szybkość to się może stać. Głupio byłoby, gdyby jedna plotka spowodowała nieporozumienie. Tak, dobrze pan zrobił. Z pewnością zadawałabym sobie różne pytania, widząc tę scenę z daleka. Z pewnością, tak. Zapadła cisza, rozejrzałam się wokół, wszystko już sprzątnęliśmy. W każdym razie bardzo dziękuję za pomoc. Po całym dniu w pracy bardzo to doceniam. Nie ma za co, poza tym chciałam cię spotkać. Nie mieliśmy okazji porozmawiać o tym, co wydarzyło się ostatnim razem. Mój żołądek natychmiast się zacisnął. Też. Nie żałuję tego, co się stało. Podziwiam cię, Miss, ze twojej strony. No, swojej strony mówię. Trudno tego nie żałować. Proszę posłuchać, ja... Ale jesteśmy tylko ludźmi, a to, co stało się na zajęciach w tym tygodniu, było tego najlepszym przykładem. Nie mogę nikogo okłamywać, a tym bardziej siebie samego. O, widzicie, doczytałam się prawo, ja. Mam emocje i uczucia i nie mogę ich negować. Co właściwie stara się mi powiedzieć? Myślę, że zobaczyłem w tobie osobę, którą sam kiedyś byłem. Trochę zagubioną na uczelni, chociaż znam to miasto. Minęło dużo czasu, odkąd wróciłam. Rozpoznaję ludzi, ale tak naprawdę ich nie znam. Jakbym wypadł z obiegu. Ogarnia mnie fala empatii. Dobrze znam to uczucie. Wiem, że nie jest to moja rola, jak to pan mówi, ale widzę, gdy ktoś potrzebuje porozmawiać, a ja potrafię bardzo dobrze słuchać. Ja zawsze się wpierdam w czyjeś sprawy. Ja potrafię. Zdecydowanie blisko ci do doskonałości w tym zakresie. Ta odpowiedź sprawiła, że o nie miałam. Dziękuję za twoją życzliwość, ale nie skorzystam jednak z tej propozycji. To nie jest odpowiedni moment i to nie jest dobry pomysł. Niektóre myśli powinienem pozostawić tylko dla siebie. O matko, ciekawe jak. Masz myśli o mnie? Przyjacielsko położył mi rękę na ramieniu. O nie. Przyjacielsko. Jego palce przejechały po moim obojczyku, gdy przesunął dłoń. Szybko cofnął dłoń, tak jakby moja skóra go parzyła. Przepraszam, nie chciałem. Sura? Podpierdalacz! Przyszedł! Obok Bogowie będzie walka Hume kontra Lions. Kto wygra? O Bogowie, kto wygra? Obstawiajcie. Ja obstawiam nauczyciela. Ja tak, kokos przyjmuję zakłady i pieniążki. Prosimy tutaj pieniążki wpłacać. Pieniążki do kieszonki, proszę. Proszę do portfela, minus dwa. Minus dwa, prawda. Nie, to jest taki hit. No ale dobra, dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało, chociaż nie jestem pewna, jak to w finalnym efekcie wygląda, bo trochę montażu przed tym jest. Niemniej jednak i staram się zrobić, żeby to było fajnie i w ogóle ładnie i coś glancuś. Żleta. Tak, żeby po prostu mucha nie siadała, żeby ptoszki nie srały, tak? Zapraszam was na social media, do których... Mucha nie siadała na ciasteczka. Linki macie w opisie, zasubskrybujcie kanał, być na bieżąco, strzelcie dzwonka. A ze mną była tyczka. Byłam. I kokos. Tak, ciepłej herbatki wszystkim życzę. Smacznych ciasteczek, cudownych deseru. Trzymajcie się ciepło. Tak dużo. Pa, pa. Pa.